W 2016 roku będziemy Europejską Stolicą Kultury. Chciałbym, co do tego projektu, ja strasznie zachęcam, żebyście Państwo patrzyli nań właśnie jako swego rodzaju wędrówkę, która ma przeobrazić Wrocław zarówno w sensie infrastrukturalnym, jak i w sensie mentalnym. Zadania, które przed nami stoją, są trzy i one są bardzo proste. Wrocław ma być prawdziwie europejską metropolią wpisaną w Europę, w mapę Europy. Chcemy, proszę to rozumieć symbolicznie, ale my naprawdę pracujemy nad tym, żeby ilość turystów była w 2016 roku dwa razy większa i naprawdę chcemy, żeby dwa razy więcej osób odwiedzało wrocławskie muzea i wrocławskie instytucje i proszę mi wierzyć, że ten projekt jest w trakcie. On się dokonuje. Dziś na przykład rozmawiałem z panem dyrektorem na ten temat, że już rozpoczęliśmy przygotowywania do tego, żeby w ramach projektu dotyczącego szkół partnerskich, żeby mogło przyjechać kilkanaście tysięcy młodzieży europejskiej w 2016 roku do Europy. I to jest już dziejący się projekt. Podobnie jak dzieje się projekt, który się nazywa Wieloletnim Programem Rządowym, będzie dotacja rządowa na Europejską Stolicę Kultury. Kiedy się rząd z tym wykokosi, tego ja nie umiem powiedzieć, ale mogę Państwu powiedzieć, że na pewno będzie wieloletni program rządowy. Mam na to słowo honoru pana premiera, a jak wiadomo, premierzy dotrzymują słowa. Program ESK, i to jest bardzo istotna uwaga, nie będzie ogłoszony wcześniej niż na wiosnę bądź w połowie 2015 roku. Ja wiem, że to budzi pewne niepokoje, że chcielibyśmy wcześniej, ale wszyscy specjaliści od europejskich stolic kultury, a było ich w Europie już kilkadziesiąt, mówią: nie ogłaszajcie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem wydarzenia, bo w przeciwnym wypadku ono straci świeżość. Więc w 2015 roku oczywiście pokażemy, będzie kilkaset różnego rodzaju wydarzeń, czy tak zwanych eventów. My pracujemy nad kilkuset przedsięwzięciami. Będą zarówno bogatsze edycje klasycznych, tradycyjnych dla Wrocławia festiwali, jak i będą zupełnie nowe wydarzenia. A Europejska Stolica Kultury też uzupełni Wrocław infrastrukturalnie. Do 2016 roku jeszcze kilka domów kultury powstanie, między innymi, no, o dwóch tutaj mówiłem, prawda? Czyli na Psim Polu będzie nowy dom kultury, na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury już trwa konkurs, czyli na WW2 już trwa konkurs na nowy dom kultury. I kilka jeszcze innych. Sieć biblioteczna będzie rozbudowana, czyli Wrocław się w istotnym sensie dzięki rokowi 2016 dopełni, choć w dalszym ciągu będziemy wciąż w drodze. Tak? Po roku 2016 też staną pewne wyzwania przed nami i też będziemy oczekiwali nowych rzeczy.